Cześć, jestem Sir Kors i witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Tak, twarz Geralta się pięknie mieni w ognisku. Znaczy w ogniu, wiesz, z kominka. No, rozumiecie, o co chodzi. Spoko. Teraz lecimy na naradę wojenną. Choć, jeśli po drodze będzie jakieś fajne coś, żeby to wszystko sprzedać, to by było fajne. To jest jakiś skrót. Nie, to jest też taki, tylko pomieszczenie. Dobra. Ten też nie przyda. Dobra, ja nie kombinuję żadnych jakichś skrótów. Idę tradycyjnie, normalnie. Nie macaj go, tylko ostro! Ej. Od kiedy to szlachta bije się z chłopami? Ano takie czasy. Saskia traktuje chłopstwo na równi z nami. Tyle, że jak się raz psa na pokoje wpuści, nigdy już nie będzie chciał spać w budzie. Nie mnie to osądzać. Grunt, że na walkach można nieźle zarobić. Nie chcielibyście spróbować? Jakie są reguły? Każdy zawodnik wpłaca swoją stawkę. Im więcej wygrał walk, tym jest większa. Chcecie z kimś walczyć, musicie wyłożyć monety. Wygrany bierze część, reszta idzie na zakłady, które rozliczam ja. Wygrywa ten, który okaże się lepszy w dwóch rundach, albo zwali przeciwnika z nóg. Zapisać was na następną walkę, czy będziecie tylko stać i się gapić? Wchodzę w to. Poproszę o godnego przeciwnika. Na początek zmierzycie się z nowicjuszem. Stawajcie. Wpierw pokażcie jednak pieniądze. Co ja będę 5? 20. W takim razie otwieram zakłady. Wal między oczy! Ogólnie te walki są lightowe. Nie bój się go! No spokojnie, wciskamy. Mamy bardzo dużo czasu, żeby to wcisnąć. Nie macaj go, tylko ostro! Było na co popatrzeć. Przepiękna walka. Gratuluję wygranej. Wasza pozycja rośnie, panie. Tak samo jak wasza stawka. Gotów na następną walkę? Oczywiście. Poproszę o godnego przeciwnika. Im lepszy przeciwnik, tym lepsza walka. Im lepsza walka, tym wyższa stawka. A wyższa stawka, to większa wygrana. Spokojnie, to rozumiem, nie musisz tłumaczyć. No pięknie, pieniądze. To mi się podoba. W takim razie otwieram zakłady. Zrobimy troszkę. No pięknie, Geralt, pięknie. Wiara go! Wiara! Wreszcie ktoś, kto nie macha łapami jak cepem. Pula trafia w wasze ręce. Wasza pozycja rośnie, panie. Tak samo jak wasza stawka. Gotów na następną walkę? Nie tak. Poproszę o godnego przeciwnika. Znakomicie. To najsilniejszy chłop, jakiego znam. Zaorał niejednego konia przy pługu. A na walkach dochrapał się takiego majątku, że nie jeden szlachcic może pozazdrościć. Wykładajcie dole na stół. Potem może być już za późno. Tylko 60. W takim razie otwieram zakłady. Mało trochę. Pięknie, Geralt, pięknie. Jeden cios. Oh. Nie to. Przypadkowo, tak wiecie, no. Jaja go! Jaja! Szkoda, że nie ma jego punktów HP. O, to było piękne. Nie bój się go! Było na co popatrzeć. Przepiękna walka. Gratuluję wygranej. Cudowny pokaz siły, precyzji i zwinności. Wygląda na to, że nie ma już chętnych na walkę z nowym mistrzem. I tu się grubo mylicie. Rycerz Silgrad? Jam jest. Zawsze mówiliście, że takie pojedynki to zwykła farsa dla prostaków. Prawdziwy rycerz potyka się z drugim rycerzem w znakomitym otoczeniu mężów i dam. Wyzywam cię, Wiedźminie! Tak, tak. Nigdy nie zapomnę tego, co na turniejach wyczyniał Selkirk.
Mój brat miał wiele okazji, żeby udowodnić swoją wielkość. Niestety świat schodzi na psy. I dziś, żeby rycerz dowiódł męstwa, musi się mierzyć z pospólstwem. Ale widzę, że jest między wami wiedźmin. Niejaki to dla mnie ród, ale kunszt rycerski zadowalający. Może kiedy padnie u moich stóp, przekonacie się, że nie jestem jeno bratem Seldkirka. Zyskam sławę jako Silgrad. Postrach wiedźminów. Wyzywam cię, wiedźminie. Stawiam 2 sakwy złota. I wierzaj mi, że Silgrad byle chama na pojedynek nie pozywa. Spoko, biedny koleś jak oberwie. Chcesz dowieść, że jesteś równy swojemu bratu? To pokaż, co potrafisz. Stawaj! Wal między oczy! Nie macaj go, tylko ostro! Spoko, ogólnie mam go pokonać, więc... Nie tykaj mojego czerwonego kapturka. Kapturek trzeba zmienić, bo trochę dziwnie wygląda, Geralt. Wiecie, zmienić zbroję. Wygrałeś. Dobij mnie. Nie jestem mordercą. Walczyliśmy na pięści. Lepiej mi było zginąć z twoich rąk. To był uczciwy pojedynek. Sam tego chciałeś. Zrujnowałeś moją reputację. Dałem ci popysku i wygrałem dużo pieniędzy. Twoja reputacja mnie nie obchodzi. Jeszcze się spotkamy. Silgrad nie zapomina zniewag. Gratuluję zwycięzcom, dziękuję pokonanym. Wiedźminie, pokazałeś mistrzowski kunszt. Walka z tobą to zaszczyt. A teraz rozliczymy pulę. Ciekawe, ile dostanę. Będziecie pisać? Będziecie pisać? Pan Grips. Ej, nigdzie nie ma. Nie wiem, powiecie, ile ja dostałem. Ale 3000 arenów mi pasuje. Dobra. Trzeba iść to sprzedać. O, kolejny. Rachunek drużyny czeka na rozwój wypadków. Spoko. O. Oni są gdzieś jak tu. Mrówki. No, ludzki nie bój się go. A, dobra, ich tutaj nie ma. Trzeba wyjść chyba. Dobra. Chodźmy na te obrady i tyle. Na razie, bo to jest najważniejsze. Myślicie jakaś kolnerka czy ktoś? Interesy czy odpoczynek? Odpoczynek i zakupy. A, to zapraszam. Czym mogę służyć? O, w kości mogę zagrać, ale nie chcę. Nie chcę. Chcę sprzedać kilka rzeczy. To owo jest badziewne. To owo jest badziewne, bo lepsze. Zwłaszczony sztylet. To co mi? Jak mi używam? A srebrny sztylet zostawię. Solidne spodnie? Niepotrzebne mi. Mam lepsze. Tego nie chcę sprzedawać. Gwiazda tańcząca. Odpalenie. No niech będzie. Przyda się. Ogłuszenie. No dobra, niech będzie. I tak też nigdy tego nie używam. Tak, chciałem sprzedać. Ja ten drugi jak ma uważy. No, ale tego po co mi sztyle? 10 mogę sprzedać. To niech zostanie rudy czerwonego meteorytu. Rudy srebr. Serce neke. Po co aż tyle? Skóra, dobra, niech zostanie, to się może przydać. Coś jeszcze zęby nekera. Ale jakoś dziwnie lipnie, myszka działa. Masakra. Dobra, coś jeszcze chyba, nie rupię ci nią żadnych, dobrze. A ten wiedźmin to... Co jeszcze przeciążenie? Dobra, nie będzie. Przemysza krainy i zabija potwory za pieniądze. A czemu mu się tak ślipia świecą? Ogólnie mogłem... Bo za młody czarodziej jest budowany. No bądź. Dobra, kiedyś indziej posłucham tego dialogu. Mogłem czekać, co ja mogłem... A, zostawić te wszystkie rudy, bo co mi one? O, to lice ogłoszeń. Weźmy zlecenie na harpie. Ogłoszenie z kopalni. Spoko, wziąłem wszystko.
Na zlecenie na harpie. Spoko, dowiedzieć się więcej na temat harpii. Czekajcie, on ma coś fajnego, czy nie ma coś fajnego? Czekajcie, to jest moje. Ej, fajny mieczem. No, podoba mi się. Ten mi się podoba. Zmierz. Ile mój zadaje obrażeń? Trzeba go wymienić. No serio. Trzeba go zmienić. Ja mam sporo kasy. Zwykle sobie mnie z niemieckiego meteory, to premie obrażeń do znaków. Adrenalina przy trafieniu plus 2, no też fajne. Magiczny, tylko to jest srebrny czy zwykły? Miecz. Stolowa, spoko. Ja mam słabsze. Więc weźmy. Zmierz z niemieckiego meteorytu. Dobra, też weźmy. Z żółtego, bodajże z czerwonego jest najlepszy. Wymieńmy. Też wymieńmy. Lepsze niż zębata ostrzej. To dużo lepsze. Spoks. Później posprzedaję te rzeczy, teraz idę. Mogę teraz sprzedać. Dobra. Jak spotkam jakiegoś kupca po drodze. Jak spotkam jakiegoś kupca, to mu to sprzedam. I po świętym spokoju. Ile obcych? Witam. Aha, spoko, czyli tu nikogo nie ma. Spoksik. Tu jest jakiś rzemieślnik. Przeklęcie. Witam kolegę po fachu. Jestem Uchacz, szczurołap. Pułapki wszelkiego sortu na myszy i na trole. Ze specjalną zniżką dla Wiedźmina. O, on może dla mnie przedmiot wykonać. Fajnie, fajnie. No i sprzedać. Fajne jest. Tego też chyba sobie zachowam. Ej, to jest... Dobra, znajdziesz coś lepszego. A to na razie zachowam. No bo dobra, sprzedam sobie, będę trzymał. Jeszcze, bez przesady. Ma się lepsze, to tu. Będę się męczył. Dobra, chyba tu. Mam iść. Dobra, lecimy, bo tracę czas. 10 minut na jakieś będzie, ale dobra. Mam nadzieję, że mi... Wybaczycie, jednak nie tu. Zaraza! To po prostu jakiś domek. Ja mam iść tu. No fajnie, pozbierajmy rzeczy, pozbierajmy. Tu. Teraz. Nie ogarniam tych krasnoludzkich domków. No, trafiłem, spoko. Aha, już się zaczęło. Chciałem zapisać. Ominęła was niezła bitka, panowie. Można było utłuc samego króla. Doszło do walki, książę został ranny. Widzieliście magiczne zjawisko, które pojawiło się nad polem bitwy. Dla wszystkich, którzy mają wątpliwości, to nie jest zwykła mgła ani jarmarczna iluzja. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z klątwą krwi, bardzo potężnym, starym zaklęciem. Nie wiemy jeszcze, kto ją rzucił i dlaczego. Na teraz mam jedną dobrą wiadomość i kilka złych. Dobra jest taka, że Henselt i jego żołnierze zostali tymczasowo zatrzymani. A złe wieści? Obłok mgły będzie rosnąć, może nawet pochłonąć Vergen. Poza tym mogą z niej wychodzić upiory. Da się je załatwić konfesjonalnie, toporkiem przez łeb? Teoretycznie tak, ale sugerowałbym zaopatrzyć się w posrebrzaną broń. Poza tym duchy będą słabnąć, oddalając się od mgły. Można to jakoś przegnać? Egzorcyzmować? Tym zajmę się ja i Geralt z Rivi. A, królobójca. Który wbrew temu, co mówią baby przy studni, nie jest królobójcą. Pewnie, że nie. Muchy by nie skrzywdził. Spójrzcie w te oczęta. Od razu widać, że wrażliwiec. Za to zna się na klątwach jak mało kto. Panowie, nie wymagam od was zrozumienia tego zjawiska, ale chcę, żebyście zastosowali się do kilku zasad. Aha, zaczyna się. Nikomu nie wolno zbliżać się do mgły. To śmiertelnie niebezpieczne.
Ponadto będziemy musieli się zapoznać z historią bitwy. Tutaj szczególnie liczę na pomoc pana Cecila Burdona. Jestem do usług, jaśnie panienki. Dziękuję. Do zdjęcia klątwy będziemy potrzebować przedmiotów symbolizujących wojnę, należących do poległych w bitwie przed 3 laty. Żelastwa się wala po tamtej masakrze. Więcej niż Cecil ma wszów w brodzie. Myślałem, że na klątwy to dobry jest. Myślenie zostawcie mnie, panie Zigrin. I lepiej już milczcie. Przedmioty muszą być aktywne magicznie i związane z duchami poległych. To wszystko. I żeby było jasne, każdy z was ma pomagać Filipie i Wiedźminowi. Co tam burczysz, Jarpen? Coś mnie tam w gardle drapie. To napij się wina. A teraz zajmijmy się bardziej przyziemnymi sprawami. Ilu mamy ludzi? Saskio, dobrze wiesz, że... Ilu? Krasnoludów jest pod 200, ale my nie w ilość idziemy. Chłopów będzie z 500. Po prawdzie ciężko ich doliczyć. Panowie? 53 rycerzy i 200 zbrojnych. Mało. Henselt ma 5000. To daje 5 na jednego. Co o tym myślicie? Mało nas, dużo ich. Ale mamy mury. Niskie, co prawda. Gdybyśmy mieli łuczników, to kto wie... Marzy mi się regiment ciężkich, liryjskich łuczników. Mamy coś znacznie lepszego. Elfy Jorveta. Skojatel. Panowie, Jorvet. Czego tu szukasz, morderco? 100 najlepszych łuków północy czeka na twoje rozkazy, smokobójczyni. Chcieliście strzelców, to ich macie. Nie w smak bratać mi się z elfami, ale bronić się można i kijem umazanym w łajnie. W moim chówcu nie brakuje ludzi, którym spalił wsie. Wolne chłopstwo to jedno, ale ścigany we wszystkich królestwach zbrodniarz? Tym razem przesadziłaś. Saskio, wystarczy słowo, a odejdziemy. Wysłuchajcie mnie! Jorvet przybył tu walczyć dla mnie. Ufam mu. Wiem, że nie zdradzi tak samo jak każdy z was. Skąd panience to wiedzieć? Dyć to elf! Zdradę ma we krwi! Od wieku z ludźmi walczy! Ale po raz pierwszy jego walka ma sens. Skojatel nie znają pokoju. Umierali za Nilfgaard, za Dolinę Kwiatów, na darmo. Zdradzeni i oszukani. Teraz mają cel. Dolina Pontaru może być pierwszym państwem, w którym żaden człowiek wychodząc za mury miejskie nie będzie obawiał się elfich strzał, a elfy i krasnoludy nie będą mieszkać w gettach i rezerwatach. Najpierw jednak musimy wygrać bitwę. Wiecie, kto na nas idzie. To świetna armia. Bitna i sprawnie dowodzona. Ich się nie da przestraszyć, ich się nie da pokonać. Trzeba ich pozabijać. Chcę, żeby Jorvet zasiadał z nami przy tym stole. Chcę, żeby zabijał dla nas Kedweńczyków. I zapewniam was, zrobi to z uśmiechem, jeśli tylko mu pozwolicie. Jak mam zobaczyć uśmiech na tej chudej gębie? Wchodzę w to! Jorvet zostaje! Psiadzicha! Ojciec się w grobie przewracają. Ale trudno. Mus to mus. Jestem za. Przeciw. Zabiłeś moich ludzi, elfie. Pamiętasz? Gdybym ich nie zabił, oni zabiliby mnie. Niech będzie. W imię lepszych czasów i na pochybel Kedwen. Jestem za. Na pochybel, skurwysynom. Zdrowie! Te krasnale jak stoją, wyglądają jakby siedziały. Otruł Saskię. To takie straszne. Trucizna! Ona umiera! Zanieście ją w bezpieczne miejsce i pilnujcie jak oka w głowie. Przyniosę potrzebne rzeczy i zajmę się nią. Moi najlepsi wojownicy staną na straży. Szybko, chłopy, dawajcie nosze! Przestała rzucać zaklęcia. Co z Saskią? Żyje? Aha, tak. Spowolniłam jej funkcje życiowe. W tej chwili jej stan jest stabilny. Co to za trucizna? Taumador. Potocznie znany jako macierp.
ma bardzo złą sławę. Musi być jakieś antidotum. Co możemy zrobić? Proces leczenia wymaga zastosowania ziół, magii i krwi. Domyślam się, że nie chodzi o zwykłą krew. Dobrze się domyślasz. Chodzi o krew królów. Przydałby się Leto. Najbliższy król znajduje się za mgłą upiorów. Źle mnie zrozumiałeś. To nie musi być król sprawujący władzę. Chodzi o genotyp zawarty w krwi. Królowie wywodzą się ze starożytnych rodów. Żeby przetrwać, władcy musieli wykazywać się niezwykłą odpornością i siłą. Dzięki temu, że rody królewskie nie wpuszczają obcej krwi, moc ich genów wciąż jest wielka. Zastosuję genetyczną terapię samoleczenia i nauczę organizm Saski sposobu na pozbycie się trucizny. Każesz jej pić ludzką krew? Wpompuję ją bezpośrednio w jej serce. O jakich ziołach mowa? Potrzebuję podziemnej odmiany naparstnicy purpurowej, zwanej przez krasnoludy nieśmiertelnikiem, i elfiej róży pamięci. Skąd wziąć nieśmiertelnik? Rośnie głęboko pod ziemią, ale z tym nie będzie problemu. Pod Vergen jest kopalnia. W czym pomoże Saski? Macierb powoduje straszliwe zniszczenia tkanek. Nieśmiertelnik powinien je zregenerować. Triss miała różę pamięci. Twierdziła, że to wyjątkowe rośliny. W dawnych czasach Ensid, którym udało się je wyhodować, byli darzeni wielkim szacunkiem. Czasy się zmieniły. Elfy też. W okolicy nie ma żadnych elfich ogrodów. Musimy wracać do Flotsam. Róże pamięci z Flotsam ma Triss. To ją trzeba odnaleźć. Czego jeszcze potrzebujesz do zabiegu? Teumador ma zdolności samopowielające. Ingerencja w skupisko zatrutych komórek wywołuje natychmiastową reakcję łańcuchową. Na miejscu jednej usuniętej zakażonej komórki pojawia się 10 nowych. Do zakłócenia tego mechanizmu będę potrzebowała nadludzkiej dawki mocy. Najlepszy byłby geniusz wody lub powietrza, albo jeden z 20 legendarnych pierścieni mocy. Jeden by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać. A później będę na bosaka po wulkanie ganiał. Jasne. Dobra, dobra. Zapomnijmy o pierścieniach. Potrzebuję dużej dawki mocy, nieważne skąd. Znajdźcie coś. Nieśmiertelnik, róża pamięci, królewska krew i magia. Brzmi jak bajka. W dodatku kiepska. Brakuje pocałunku królewicza. Chciałabym, żeby tak było, bo w bajkach, szczególnie tych kiepskich, wszystko dobrze się kończy. Mogę liczyć na twoją pomoc, Geralt? Możesz. Co z bitwą upiorów? Najpierw muszę sprawdzić, czy zaklęcia utrzymujące Saskię przy życiu działają prawidłowo. Potem możemy się zastanowić, jak odesłać duchy w zaświaty. W zasadzie mógłbyś się tym zająć sam. Porozmawiaj z miejscowymi o bitwie, może udać się coś ustalić. W takim razie ja rozejrzę się za trucicielem. Dobra, to trochę mamy do zrobienia, nawet dużo. Tylko Filippa Eilhart może wejść. Czekajcie, co chciałem? Jot, zadanie. Szukaj Zlatana w karczmie. Pokoń za magią. Nie, to zrobimy później. Tak, najpierw idziemy do Zoltana. Do karczmy, lecimy po kolei z tymi zadaniami. Mieszkańcy Vergen! Mamy pod murami magiczną mgłę, pełną duchów. Dlatego niech nikomu do łba nie przyjdzie włazić do niej. Mgła, taka jej mać, drażni stwory wszelakie. Dlatego jakby kto do kamieniołomów albo w wąwozy szedł, baczenie szczególne ma zachować. Wiewiórcy, co przy spalonych chatach obóz rozbili, nie są nam wrogiem. Tak urodziła Saskia i tak jest. Mgłą i upiorami zajmą się mistrz Geralt z Rivii i czarodziejka Filippa Eilhart. A teraz otwierać bramy i do roboty. No dobra, jak on już szczególnie tu jest, to z nim też chciałem pogadać. Z Jarpenem, czy jak on to się nie... Z kimś tam. Tak. Jak nastroje? Wszyscy czekają na bitwę. Jedni się modlą, inni piją. Soltan i Jarpen przygamiają chłopków po placu. Przyda im się trochę musztry.
Wojownicy Jorveta starają się nie rzucać w oczy i słusznie. Byłbym spokojniejszy, gdyby poszli sobie w Duel Chase, ale Saskia uważa, że bez nich nie mamy szans. No i ma rację. Długo jesteś starostą? Mój poprzednik zginął 3 lata temu. Byłem jednym z jego doradców. Orientowałem się w całym tym cyrku. Powiedziałem więc, że póki co będę zarządzał. Nie było sprzeciwu. Zajmuję się głównie handlem, podatkami, organizuję różne rzeczy. Wszyscy i tak słuchają wyłącznie Saski. Ja też. Spoko. To chyba pierwsza opodatkowana rewolta. Rewolucyjnymi hasłami ani się nie dajemy, ani nie wzmocnimy murów. Ale spokojnie, Stenis i Szlachta nie dostaną od nas złamanego Orena. A co myślałeś? Książę tylko czeka, żeby się dobrać do naszego skarbca. Jestem pewien, że kieruje nim wyłącznie troska o poddanych. Pamiętasz o potworach w kopalni? Spoko, idziemy na chwilę do Zoltana. Czekajcie, kaczmy się tam na dole. Tu, no właśnie. Kto mnie prowadzi? Dobra, idźmy do... Wiedźminie! Muszę z tobą porozmawiać. Spoko, pogadajmy z nim. O co chodzi? Jestem Eleas z Komanda Jorveta. Mam do ciebie sprawę. Mów. Od jakiegoś czasu z Vergen znikają mężczyźni. A ostatnio zaczęliśmy znajdować ciała, więc raczej nie chodzi o dezercję. Ofiary to sami mężczyźni? Tak, ale młodzi. Ludzie i elfy. Gdzie znajdowaliście ciała? W różnych miejscach, ale głównie w okolicach spalonej wioski, przed wąwozem prowadzącym do miasta. Chciałbym obejrzeć zwłoki. Wszyscy zostali pochowani. Gdzie? Pod Kurhanem w lesie za Vergen. Ale nie powinieneś tam iść. Co? Dlaczego? Bezczyszczenie grobów to ciężkie przestępstwo. Rodzinom zmarłych się to nie spodoba. W jakim stanie były ciała? Wyglądały paskudnie. Elf by tego nie zrobił. Człowiek chyba też nie. Nie pracuję za darmo. Nagroda cię nie ominie. Jeżeli dobrze się sprawisz, może nawet dorzucę coś oprócz Orenów. Tracimy dobrych ludzi. Zbadam sprawę. Spoko, ale to zrobimy później. Na razie idę zrobić to zadanie. Znaczy w następnym odcinku. Na razie idę szukać Zoltana. Tak, muszę pamiętać. Dobra, na koniec odcinka jeszcze włączę sobie tam to zadanie. Opowiedz mi o kobiecie, że wpadła z nieba. Niezwykłego. No, spoko. Dobrze, że tutaj trzyma. Długo nie dzień, ale udruk, to wie. Aż mi ciary po plecach chodzą. Aha, tu się... Spoko, nieważne. Geralt, siadaj! Nie mieliśmy okazji uczcić twojego rajdu we mgle. Aha, przepraszam. Gdzie moje maniery? Sheldon Skaggs, weteran bitew z Sodden i pod Brenną. I wszystkich karczem po drodze, Starostę Vergen już poznałeś. Witam. Panowie, nie wiem jak wam, ale mi od tego witania w gardle zaschło. To ciekawe, bo nie powiedziałeś ani słowa. Jaskier dobrze gada! Kolejka dla wszystkich! Chętnie zwilżę gardło po podróży. Zwłaszcza w tak zacnej kompanii. Szkoda, że nie ma z nami Caleba Stratona. Niech mu ziemia lekką będzie. Ano! Krasnolud był to zacny. Wypijmy za niego! Się bawiam, że znowu będzie jakaś misja na kacu, czy coś. Jak Sheldon, się co ty tak z tyłu zostajesz? No bo wiesz, tego... Szykuje mi się dzisiaj małe hendożonko. To tym bardziej powinieneś wypić dla większego animuszu. Ale mi kuśka wtedy więcej jak ty ze starej baby. To se marchew przywiąż. Co cię do nas sprowadza, Geralt? Ale nie mają dziwne pomysły. Dlaczego wy, krasnoludy, walczycie dla Saski? Gdybym miał smykałkę do interesów, kto wie, może siedziałbym teraz na życi we własnym zajeździe i srał na tę wojenkę. Ale co ja umiem? Robić toporem, od co? A jak mogą mnie zabić? To wolę wiedzieć, za co nadstawiam karku. Baba zbzikowana jest, prawda? Gotowa plunąć w twarz samemu cesarzowi.
ale przyznać trzeba, że wie, co to wojaczka i psia mać słusznie prawi. Wolny Wergen! Nieważne, czy jesteś krasnolud, człowiek, czy elf parszywy. Widziałeś go, Zygrin? Już mu elfy śmierdzą. Ale w bitwie to by i 30 łucznikami nie pogardził. Słyszeliście o sztandarze Bólej Chorągwi? Potrzebuję go do zdjęcia klątwy. Sztandar leży pochowany w krypcie razem z poległymi. Gdzie jest ta krypta? Niełatwo tam trafić. Za targowiskiem skręć w prawo i szukaj przejścia wydrążonego w skalę. Doprowadzi cię do doliny z grobowcami i kryptami. Zdrowie poległych! Słyszeliście może o roślinie zwanej krasnoludzkim nieśmiertelnikiem? Czy słyszeliśmy? A czy świnie mają ciasne dupy? Szczerze? Nie mam bladego pojęcia, Skaks. Może ty nam powiesz? To takie powiedzenie. Tylko ty tak mówisz. Ten nieśmiertelnik, Wiedźminie, rośnie w pobliżu złóż antracytu i glinokrzemianu. Filippa potrzebuje go do wyleczenia Saski. Rzadkie to cacko, ale niedaleko stąd jest kopalnia i kto wie, może je znajdziesz głęboko pod ziemią. Daleko do tej kopalni? Gdzie tam? W samym Wergen, w górnej części. Widzę, żeście się nieźle zapalili do tej wyprawy, a nikt słowem nie wspomniał Wiedźminowi, że kopalnia zamknięta. Zamknięta, racja, ale właśnie nadszedł czas zrobić w niej porządek. Wszelkie podziemne gówno wyplenić. O czym mówicie? Nie dalej jak miesiąc temu górnicy zaczęli znikać. Otwory jakieś na dole siedzą. Mieliśmy wysłać ekipę dziarskich chłopaków, ale Saskia zarządziła, że potrzebuje wszystkich żołnierzy tutaj na górze. Zamknęliśmy szyb w obawie, że się świństwo po wsi rozlezie. Widać, przypłynęliśmy w samą porę, Geralt. Najwyraźniej. Chodźmy. Tak jest. W takiej kompanii żaden potwór nie jest straszny. Co ty na to, Sheldon? Idziesz z nami, czy wolisz chędożyć jakąś dupkę? Chędożenie nie zając, a druga taka okazja nieprędko się trafi. Ha! Idę z wami! Spotkamy się przy wejściu do kopalni. Chyba o tobie słyszałem. Też sobie kiwnąłem. Tak, musiałem twierdzić. No nie, tak wszyscy fajnie wyciekiwali. Puścicie tego i zaraz masz w sąsiedztwie setkę. Jak mrówki. Ej, panowie, idziemy. Z Bilem. Puśćcie mnie. No. Czy wjawi mi prosto w twarz? Dobra, w końcu ja też mogę iść. Lecimy, fajnie myślę będzie. A tu jest ten kupiec. I kupmy sobie troszeczkę. Bo... Nie podoba się. Ogólnie ostatnio jak coś takiego było. Właśnie potworki i w ogóle. O, skrócik. Jakiś, czy coś. Krasnoludy się znają, więc idę za nimi. To w ogóle właśnie. Szczerze mówiąc, zaraz wracam do karczmy i potrzebuję to wszystko zostawić. Bo wiecie, nazbierałem różnych teraz rzeczy. To mi się ogólnie nie przyda. A... tej misji, a miejsce mi się dużo przyda. Więc na szybko wracamy do karczmy, zostawiamy rzeczy i idziemy tam. Tylko jeszcze eliksirki. Muszę sprawdzić, jak ja tam stoję z eliksirkami. 5 kotów, czajka. Czajka nie potrzebuje, 3 jaskółki. Styknie wszystko. Opowiem ci o kobiecie, co spadła z nieba. Opowiadałeś 1000 razy! Nikt już nie chce słuchać o latających babach! Kto ty mówi? To było bardzo dziwne zjawisko. Czym mogę służyć? Wiecie, ogólnie kobieta, która spadła ten... z nieba, to może być na przykład... chociażby... nasza ukochana Triss.
Dobra, cały czas się odciążamy. A czy ogólnie wiecie, no grałem już w Wiedźmina, więc dokładnie wiem, że tam będzie ogrom różnych fajnych rzeczy. Właśnie różnych ród i w ogóle, więc... Okej, okay, jeszcze chciałem na szybko... czekajcie, ulepszenie. Olej, 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 to się przyda. To mogę sprzedać. Dobra, ulepszenie się posprzedaję. A teraz chcę na szybko jeszcze odzyskać moje runy. Właśnie. Jedna. Druga. Ale chcę wszystkie. Okej, okay, dobra. Więcej run nie mam, okej. Opowiem ci o kobiecie, co spadła z nieba. Dobra, później pogadamy z tamtymi ludźmi, bo strasznie masakrycznie długi się odcinek robi. A jeszcze nic takiego zbytnie nie zrobiliśmy. Więc jak coś, to będzie małe cięcie, tak wiecie, tego początku nudnego. I tyle. Ewentualnie jak ja zostawię te rzeczy, też mogę to wyciąć. Tak, a później pogadamy w karczmie o tym... o tej kobiecie, co spadła z nieba. Ewentualnie będziecie mieli mega długi odcinek. Bez godzinę. Nie wiem, czy to jeszcze znajdę, więc dlatego się tak zbieram wszystko. Dobra, myślę, że bardziej do góry. W końcu górny wergen i w ogóle i w tą stronę każdy nam iść też znacznik. I pięknie jesteśmy, dobra. Beavers! Wiedźmin nie człowiek. Wiedźmin na pokładzie, można zaczynać. Do roboty, brodaci kamraci. Otwórz szyb, Skaks. Jeśli wytłuczecie te potwory, cały wergen będzie wam wdzięczny. No i trochę grosza by się zebrało. Będziemy pamiętać, Cecil. No jak tam, Sheldon? Otworzyłeś ten szyb? Już, już! Nie można tak na rympał! Kopalnia jest jak kochanka. Trzeba z nią delikatnie, by przyjęła cię gorąca i wilgotna. Sheldon, jak ty coś powiesz... To co, sznapsa nie będzie? Nie. Dobra, chwilowo się przemedytujmy. I 4 talenty. Odlokowuje co z przeciwnika do danej przeciwnicy, zatrzymuje 50% obrażeń. Oczywiście, że na maksa. Obrażeń zadawane czy 15%. Zatrzymuje się Wiedźmin, zatrzymuje... Ej, to jeszcze mniej w plecy, to mi się podoba. Żywotność, coś ważnego. Kontruwania ciosów przeciwnika. Kontruwania? O! Może być fajne. Jestem zgodowany podczas uniku w walce. Też się przydało. A to co to jest? Redukcja obrażeń 5%. Czy żywotność? Kurczę. To jest mniej problem. A zobaczmy jeszcze... Chcę stąd wyjść. O! Escape. Spoko. To Vigor 1. Vigor mi się przyda. Tak szczerze mówiąc. No i ogólnie akcji nie chcę. Igni mógłby się przydać. Więc zasuwamy na przodku, robota się pali i nagle... Później spogadamy jeszcze z tymi ludźmi, muszę pamiętać. Zimny pot mnie oblał, miucham jak pies jest. Może przysnął, pytam. A dobra, wezmę to później. Później to przeszukam, teraz idziemy. I chuj nakarmił ptaka za cierem. Wow, jak tu ciemno. Tak, ja to też tu za dużo nic nie widzę. Za dużo nie widzę, okej? Okay? Też tu prawie nic nie widzę, o! Dobra, nic. Biedny Suchinsyn. Musiały go dopaść w ostatniej chwili.
Właśnie dopadło jednego z krasnoludów. Tego to w ogóle nie biorę. Chyba coś słyszałem. Tak. I Geralt silnym. Kurczę, tu nic nie widzę. Opcje, muzyka, grafika, jasność. Cholerne ścierwa! Mało brakowało. Co to było? Trupojady. Muszą mieć gniazdo w okolicy, bo strasznie dużo ich narżnęliśmy. No pokaż się tu, który to zasmak... Sorki, że tak przerwałem, ale chcę jeszcze grafikę na maksa zwiększyć. 10. Zapiszmy od razu. Uważaj, żeby się nie zafajdał ze strachu! Nawet wtedy śmierdziałby mniej od siebie! Ale oni coś cisną i o to właśnie chodziło. Spójrzcie, ile tego wszystkiego jest. Dobra, jakiś rupieć. To coś było? Wiedźminie, umoczyłeś ostatnio knota? Ory do srebra. Pięknie, pięknie. Tylko szkoda, że oni tak za mną biegają cały czas. Ogólnie, odcinek będzie genialnie długi, więc... Miejmy nadzieję, że przeżyjecie. A teraz idziemy najpierw tu. Trzeba jeździć takiego się tak sensownie w miarę. Powinni spróbować podciąć przejście do pojazdu. Dobra, Geralt chce im odciąć przejście. Wow, jak to mnie zatruwa. Pijemy od razu jaskółkę. Ogólnie, kot jest takim eliksirem, który pozwala widzieć w ciemnościach, w zupełnych ciemnościach. I ogólnie tu mógłbym użyć kota, ale ja uznałem, lepiej będzie w ten sposób. Bo jak dla mnie też słabo widać z tym kotem. Łatwiej było rozjaśnić. O, klucz do górnego szybu. No, to powinno załatwić sprawę. I ogólnie właśnie... Przepraszam panowie, przepraszam. Jeszcze co... Nie, to ten trup, którego miałem przeszukać. A tu ogólnie... Napiłbym się czegoś. Pójdźcie mnie panowie. Ogólnie chcę zapalać te światła. Trzeba było trochę jaśnie. Jeśli ewentualnie później musiałbym tutaj wrócić. I też zawsze będę wiedział, tu już byłem. Jakbym się później ewentualnie zgubił. Też o to chodzi. Dobra, idziemy teraz tu. Schowaj ten miecz, Geralt. Zostaw to światło. Ma się palić. Dobra, idziemy najpierw prosto. Że nic sobie nie wziąłem, żadnej takiej miksturki, wiecie, która odtruwa. Puśćcie mnie, no! O,
łatwiej byłoby samemu niż z taką zacną kompanią, ale... O, schemat z czerwonego meteorytu. To, co chciałem zdobyć. I zobaczmy ten schemat. Dobra. Miecz srebrny, czy... Ale to zwykły miecz srebrny. Lipny. Bo jest też taki jakiś wzmocniony, czy coś takiego, taki jak mam obecnie. Który jest lepszy. No, pięknie. Tu jeszcze nie byłem. Tam to się nie świeci. Czyli nie mogę przeszukać. Się bawię w to zapalanie. Przez to tylko czas tracę. Ogólnie tych ród mógłbym nie zbierać, ale jest, jak są, to już jest ich mega dużo. Muszę pamiętać, że jednego korytarza nie przeszukałem. Geralt, spokojnie. Już ich nie ma. Ale to już też przeszukane, dobra. Tu się podświetlały woreczki. Jak coś to później gdzieś to wezmę, wyrzucę te rudy całe. Żelastwa, jeśli mi będzie za dużo, bo o, żelazo nie jest takie super mega drogie. A ja nabrałem tylko ogr. Dobra, tu jeszcze zostało. I tu jeszcze trup został. A tu jeszcze zapalić. Okej, okay, i tu zapalić. Potrzebujesz klucza. Dobra, czyli tu muszę wrócić. Później. To nigdzie klucza nie ma. No nie ma, dobra. Idzie stąd. Dobra, na szczęście mogę przejść. Już się bałem, że mnie zablokują z tyłu i będzie problem. Ale okej, idziemy. Kurczę, zaraz godzina będzie odcinek. No genialnie. Godzinny odcinek, no, to będzie coś, dobra. Przeszukałem już obydwie opcje, czyli został już tylko ostatni. Ostatni korytarzyk, dobrze. W tą stronę. Tu przez drzwi. Już tu są! Geralt, uciekaj. Ogólnie ja tu do przodu nie chcę na razie iść. Ach, niepotrzebnie zapaliłem. Suńcie się. Zgaśnie czy nie? Jakby gasło, dobra, gaśnie. Ogólnie tak zbieram całe dziadostwo. Masakra. Właśnie nie wiem, po co ja to wszystko zbieram. I ja mam pamięć, dlaczego ja cały czas powtarzam, że ja zbieram całe dziadostwo. Drzwi otwarte kluczem, no właśnie. Geralt. Tam. Przez drzwi, dziękuję. Teraz tu.
Dziękuję, idziemy dalej. No masakra, znowu się zatrułem. Ej, panowie. Dobra. Teraz na spokojnie. Nie wiem, może ja wam to podzielę na part 1 i part 2. Jeśli wyjdziemy ponad godzinę, to dzielimy na part 1, part 2. Wybaczcie, będzie jeden odcinek w dwóch partiach. Jeszcze coś. Geralt. Co tam, Geralt? Dobra, zostawmy to. Czekajcie, nie, bo się wracam. Ja nie chcę. Chcę iść dalej. Nie chcę tu, chcę tu. Nie. Masakra, tu. Tu nie byłem. Masakra, sorry. Też nie się gubię. Tych kopalniach. No, zaświeci wilczku. Pięknie świeci, tak. Prawo w górnym rogu jest wilczku. Czy w lewym górnym rogu, co ja gadam? W prawym górnym rogu mamy owe. Ale w lewym górnym rogu jest wilczek. I jak gdy się świeci, co nie? Ten, właśnie ta głowa wilka, ten medalion. Wtedy możemy użyć Z i podświetlić sobie miejsca, z którymi możemy wejść w interakcję. Czyli jakieś takie drzwi, rzeczy. Słyszę ich! Będzie gorąco! Ten właśnie od światła. Mówi się tak gorąco. Narzędzia, rupię ci. Ja mam dużo rupię ci? Tak. Też rupię ci. Cenna figurka, ej. Powinna być cenna. Tu ją zostaw. Dobra, idziemy tam. Nie, idę tu. Dobra, ja się wolę nie zatruć. Dobra, i tu jest krasnal. Który ma coś dla mnie cennego. Prezencik dla mnie. Klucz, zapewne. Tak. Tego szybu, do którego nie mogłem pójść. Nie mam pojęcia, po co ja to wszystko zbieram po tych dziadach. Ale okej. Tu jakaś krew, to kolejna krew. Sorry panowie, ja chcę uciekać. Dobra, ogólnie właśnie, muszę pozwalać te wszystkie tunele. A dzięki temu wykonam też dodatkowy quest. Bo też jest zlecenie na tą kopalnię, żeby ją oczyścić. Jak... no właśnie, drzwi otwarte kluczem. Ale były jeszcze jedne drzwi. Chociaż się domyślam, gdzie jest ten klucz. Tutaj jakieś krasnoludzkie rzeźby.
Dobra, nie zbieram już tego po nich, nie chce mi się. Lecimy dalej. Czekajcie, zapalmy światło. Chociaż jedno. Chociaż jeden promyk. W tej nieprzeniknionych ciemnościach. W tej kopalni, gdzie ciemności są nieprzeniknione. I nikt tu jeszcze nie był. Właśnie klucz do dolnego szybu. Wow, ciężki to będzie. Ale jak coś to mam co wyrzucić. Jej, ile ja będę miał tych ród? Jeszcze sporo, 40 kilo. Chodź, miałem 90 tylko. Gdy tu przychodziłem. Aha, przepraszam panowie, przepraszam, przepraszam. Czyli dobrze poszedłem, ponieważ gdyż, jak widzicie, tu nie ma żadnego innego przejścia. Więc musimy się wracać. A jak pamiętacie, zostały jeszcze jedne drzwi, do których nie poszedłem i jedne były zamknięte. Nie, tu żadnego nie mówiłem, mówiłem tylko kilka namości tu. Aha, nie, tu jest jeden skręt, spoko. Okej. Czyli tamto jest mniej ważne. Czyli nie każe się aż tak bardzo pracować. Już do oświetlenia się nie wracam. Tu kolejna krew. Sorry panowie, sorry, sorry. Tu kolejne rudy. Tam nic nie ma. Szkoda, dobra. Dobra, tu jest krew, więc... Ale nie, tam mam dojść, to nie. To idę do przodu. Ale mówię, chcę wszystko zbadać. Nie widzę, oczywiście już nie... Nie wychodzi mi, żeby całość zbadać, ale ogólnie... Światło. Dziękuję. O masakra. Ile tu pułapek? Jest coś cennego. Nie jest tylko taki. Taka troszkę. Sorry, no, usuń się. Masakra, jak się pchają te krasnale. No, idź, że. No, dobra, dzięki. Tak, ja zawsze muszę wleźć w jakąś pułapkę. Ale jak widzicie, sens był, żeby tutaj przychodzić. Sądźcie się, sądźcie się. No i ogólnie jakieś tam sprzęty do wydobywania. Krasnoludzkie. Dobra, chcę stąd jak najszybciej wyjść. Czyli dobrze, że tu zaszedłem. Bo dzięki temu... Masakra. Zdobyłem te wszystkie badziewia, które mi były potrzebne. Oczywiście Geralta to nic nie rani, tylko nie spowalnia. Widać, zbroja ze skóry Kairana jest dobra. Tak, dobra, idziemy tu. Się ukryło badziewie przede mną. Dobra, spoko, odpuśćmy sobie światło.
No i ogólnie tam za ścianką byliśmy. W tamtych tunelach już. Medalion ostrzega. O, będzie coś... Jakaś silniejsza walka. A, że ja mam tych osełek. Strasznie dużo. Dlaczego by nie użyć? O, one nie są jakieś takie super mega wybitne. Też. Trzeba to zauważyć, nie oszukujmy się. Dobra, słyszę ich. Będzie gorąco. O. Ale fajne. To jest jakieś takie spore to. Ubiło mnie. O mo... Fuck! Masakra! Tyle czasu...